Celem mojego krótkiego wystąpienia jest przekazanie kilku podstawowych informacji na temat witaminy D. To są zagadnienia, które postaram się w bardzo wielkim telegraficznym skrócie omówić podczas mojego wystąpienia. Zaczniemy sobie od historii witaminy D. Omówimy krótko bardzo budowę cząsteczki witaminy D, rolę witaminy D w ustroju człowieka, drogi zaopatrzenia organizmu w witaminę D, przemiany witaminy D, udział witaminy D w utrzymaniu homeostazy wapniowej organizmu człowieka, bardzo krótko mechanizm działania witaminy D, patogenezę krzywicy niedoborowej oraz możliwości suplementacji organizmu człowieka witaminą D. Ale musimy się cofnąć mniej więcej jakieś 4 miliardy lat wstecz, kiedy pojawiły się w praoceanie pierwsze żywe komórki. I tutaj spotkały się one z takim bardzo niekorzystnym dla siebie zjawiskiem, jak bardzo duże natężenie ultrafioletu, promieniowania ultrafioletowego, docierającego przez cienką warstwę wody do komórek. Chociaż ultrafiolet przyczynił się niewątpliwie do powstania życia na Ziemi, dostarczając energii i niezbędnej do tworzenia podstawowych związków organicznych, to w przypadku, gdy mieliśmy już żywą komórkę, okazał się on bardzo zabójczym czynnikiem. Komórki musiały się w jakiś sposób bronić, między innymi w taki, że wytworzyły sobie substancje pochłaniające ten ultrafiolet. I podejrzewamy, że witamina D i jej pochodne były takimi właśnie pochłaniaczami ultrafioletu. Druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to jest bardzo wysokie stężenie wapnia w środowisku, w którym te komórki, prakomórki przebywały. To jest około 400 mmol na litr, czyli mniej więcej 1,4%. Znacznie już później, kiedy pierwsze kręgowce próbowały wyjść na ląd, spotkały się właśnie z takim problemem, między innymi, że nagle okazało się, że znajdują się w środowisku, w którym bardzo trudno dostępny jest wapń. I tutaj w jakiś sposób, którego jeszcze dzisiaj nie znamy, nie wiemy jak to się stało, witamina D została powiązana z absorpcją wapnia i z gospodarką wapniową u pierwszych kręgowców lądowych. Historia witaminy D, jeżeli chodzi o rozwój człowieka, ma szereg różnych aspektów. Między innymi podejrzewa się, że ta charakterystyczna postawa człowieka neandertalskiego, taka zgięta, z przygiętymi nogami, zgarbiona, jest właśnie między innymi powodem tego, że mieli oni poważny niedobór witaminy D. Później w starożytności niektórzy znani kronikarze, opisując pobojowiska w trakcie różnych wojen, stwierdzali, że czaszki żołnierzy jednej ze stron były potrzaskane jak skorupki jajek, natomiast inni ginęli, mając te czaszki i kości w zupełnie dobrym stanie, z czego dzisiaj możemy wywnioskować, że stan zaopatrzenia w witaminę D w różnych narodach starożytności, u różnych ludów był różny. Natomiast niedobory witaminy D zaczęły być bardzo widoczne w średniowieczu, gdy krzywica stała się chorobą bardzo widoczną, natomiast jako jednostka chorobowa została opisana dopiero w XVII wieku przez Whistlera i Gleasona. Natomiast krzywica zaczęła być widoczna na skalę masową dopiero kiedy Europa weszła w dobę industrializacji. I tutaj mamy bardzo ciekawą polską kartę, mianowicie lekarz Jędrzej Śniadecki, który na początku XVIII wieku stwierdził, że dzieci wysyłane z Warszawy na wieś nie mają krzywicy. Jest to środek, który zapobiega krzywicy i skojarzył, co ważniejsze, to zjawisko zapobiegania krzywicy poprzez wysyłanie dzieci na wieś z lepszą dostępnością światła słonecznego. Krzywica w Europie wtedy stanowiła ogromny problem i takim przykładem jest tutaj taka uliczka z przemysłowego miasta angielskiego. Zabudowa bardzo ciasna, duże zanieczyszczenie powietrza, mnóstwo ludzi,
złe odżywianie. W związku z tym ta krzywica niedoborowa była bardzo widoczną jednostką chorobową. Natomiast na początku XX wieku Melanby stwierdził po raz kolejny, było to jakby ponowne odkrycie, powtórzenie odkrycia Jędrzeja Śniadeckiego niecałe 100 lat później, że brak światła słonecznego powoduje krzywicę u psów, u zwierząt doświadczalnych. Oraz, że jest to prawdopodobnie jakaś witamina rozpuszczalna w tłuszczach i że doskonałym czynnikiem przeciwkrzywiczym jest tran. Wydawało się badaczom angielskim, takim jak McCollum, że ten czynnik przeciwkrzywiczy nie jest witaminą A i była to prawda. Podejrzewano poprzednio, że tym czynnikiem jest właśnie witamina A, ale stwierdzono, wykluczono to w ten sposób, że zagotowano taki preparat, który miał właściwości przeciwkrzywicze i stwierdzono, że nadal ma on właściwości przeciwkrzywicze, podczas gdy witamina A wrażliwa jest na temperaturę i na pewno została inaktywowana. Następne badania wykazały, że witamina ta, która ma właściwości przeciwkrzywicze, jest jakimś rodzajem sterydu. Stwierdzono, że jest to 7-dehydrocholesterol i naświetlanie 7-dehydrocholesterolu promieniowaniem ultrafioletowym powoduje właśnie powstanie czynnika przeciwkrzywiczego. Natomiast dalsza część historii witaminy D poszła troszeczkę w innym kierunku. Uczeni niemieccy, tacy jak Adolf Windaus i jego zespół, badali sterydy pochodzenia roślinnego, mieszanina zawierająca ergosterol, którą poddawano różnym zabiegom, między innymi naświetlaniu, stwierdzano, że otrzymujemy również czynnik przeciwkrzywiczy. I ten czynnik przeciwkrzywiczy nazwano witaminą D. W tym wypadku nadano jej numer 1. Była to według nich witamina D1 i okazało się, że pochodzi ona z ergosterolu, którego wzór mamy właśnie tutaj na tym obrazku. Co jest charakterystyczne dla tego rodzaju związku? Mianowicie, że on ma 3 pierścienie sześcioczłonowe, A, B i C i 1 pierścień pięcioczłonowy oraz łańcuch boczny. Później okazało się, że w tej mieszaninie i tylko jeden związek, a mianowicie pochodna ergosterolu, czyli ergokalciferol, jest tą właśnie witaminą D, czyli czynnikiem przeciwkrzywiczym. Adolf Windaus nadał jej numer 2. Stąd mamy witaminę D2, ergokalciferol. Różni się ona od swojego prekursora, ergosterolu, tym, że ma rozerwany pierścień B, a tutaj układ wiązań cistrienowych. Natomiast dalsze badania wykazały, że jednak ta witamina pochodzenia roślinnego nie ma takiej aktywności przeciwkrzywiczej, jak witamina D otrzymana ze źródeł zwierzęcych, tranu, tłuszczu, skóry. Także Adolf Windaus razem ze swoim zespołem po wykonaniu dalszych badań stwierdzili, że jest to inna witamina, którą nazwali witaminą D3 i której prekursorem jest 7-dehydrocholesterol, którego wzór mamy tutaj na tym obrazku, który nazywany jest także prowitaminą D. Różni się witamina D3 od witaminy D2 tym, że brakuje jej wiązania podwójnego w łańcuchu bocznym oraz grupy metylowej, której węgiel ma numer 28. Prekursorem witaminy D w organizmie człowieka czy zwierzęcia jest, jak już wspomniałem, 7-dehydrocholesterol. Powstaje on w szlaku biosyntezy cholesterolu z mewalonianu. To jest bardzo skomplikowana reakcja. Mamy 7-dehydrocholesterol i szlak syntezy rozchodzi się tutaj następnie na cholesterol lub witaminę D. Można tu wspomnieć jako ciekawostkę, że istnieją pewne choroby genetyczne, które powodują, że zaburzona jest transformacja 7-dehydrocholesterolu w cholesterol. W związku z czym następuje nagromadzanie tego prekursora witaminy D i dochodzi do nadmiernej podaży witaminy D. Natomiast 7-dehydrocholesterolu, witamina D, czyli cholekalciferol inaczej, powstaje pod działaniem promieniowania ultrafioletowego, czyli pasma UVB.
Możemy sobie zadać pytanie, czy ten związek, o którym tutaj mówimy, jest rzeczywistą witaminą zgodnie z definicją Kazimierza Funka. To jest polski biochemik, który podał definicję witaminy, a mianowicie, że są to związki, które występują w pożywieniu, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka i organizm nie potrafi sam ich wytwarzać. I myślę, że spróbujemy dać sobie odpowiedź na to pytanie w dalszym ciągu naszej prelekcji. Możemy zadać sobie pytanie, jaka jest rola witaminy D w organizmie człowieka. I obecnie wiadomo, że są takie dwa kierunki działania witaminy D. Jeden to jest tak zwany klasyczny, związany z gospodarką mineralną organizmu, który manifestuje się w ten sposób, jeżeli są jakiekolwiek zaburzenia w metabolizmie witaminy D czy w suplementacji, mamy wtedy krzywicę i ewentualnie osteoporozę. Natomiast jest też tak zwane działanie nieklasyczne. Jest to bardzo interesujący temat. Witamina D dzięki temu, że ma również działanie antyproliferacyjne i proróżnicujące, ma pewien wpływ na powstawanie nowotworów, na powstawanie łuszczycy oraz działa także na układ odpornościowy. Dlatego wydaje się, że niezmiernie istotną sprawą jest zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia organizmu witaminy D. I takim podstawowym, naturalnym środkiem zaopatrzenia organizmu witaminy D jest synteza skórna. Synteza skórna zachodzi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, a konkretnie jego pasma tak zwanego UVB. To jest pasmo środkowe. Promieniowanie ultrafioletowe musi przeniknąć do powierzchni skóry, gdzie w warstwach naskórkowych zgromadzony jest 7-dehydrocholesterol, czyli prekursor witaminy D, zwany też prowitaminą D. Ten 7-dehydrocholesterol, jak Państwo pamiętają, ma pierścień B, który jest nienaruszony i zamknięty. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego z tego pasma B dochodzi do pęknięcia tego pierścienia i otrzymujemy prewitaminę D. Z kolei prewitamina D zostaje przekształcona w witaminę D, dochodzi do rearanżacji układu wiązań pomiędzy pierścieniem A i C i otrzymujemy witaminę D. Jest to reakcja, która zachodzi spontanicznie i która jest przyspieszona w temperaturze ciała ludzkiego, 37 stopniach. Jest to reakcja odwracalna, z tym, że równowaga przesunięta jest w stronę witaminy D. Równocześnie promieniowanie ultrafioletowe docierające do powierzchni ciała powoduje przemianę prewitaminy D w nieaktywne pochodne, czyli lumisterol i tachysterol. Te pochodne nagromadzają się w momencie, kiedy przebywamy dłuższy czas na słońcu. Jest to teraz bardzo gorący temat, przebywanie na słońcu, w związku z tym, że obawiamy się nowotworów skóry. Z drugiej strony jest coraz większy nacisk na to, żeby otrzymywać dobre zaopatrzenie w witaminę D, ale tutaj sprzeczności nie ma. Dlatego, że nie musimy smażyć się cały dzień na plaży w połowie lipca czy w godzinach takich, które to słońce jest najsilniejsze, operacja słoneczna, żeby otrzymać prawidłowe zaopatrzenie organizmu w witaminę D. Z tego powodu, że główna część witaminy D nasyntetyzowana jest już w ciągu pierwszych 20 minut opalania. Reszta służy już tylko produkcji tych związków nieaktywnych, a także, które przekonamy za chwilę, produkcji całego szeregu innych związków, które już nie powrócą do puli witaminy D. Następnym zagadnieniem jest, jak witamina D wydostaje się z naskórka do układu krążenia, dlatego że musi się ona tam dostać, aby być rozprowadzoną po całym ciele. Otóż w układzie krążenia znajduje się białko wiążące witaminę D, jest to alfa-globulina, która
zabiera witaminę D właśnie z tych warstw naskórkowych powłok skórnych, dzięki czemu ta reakcja powstawania witaminy D z prewitaminy D jest jeszcze bardziej tutaj wydajna i intensywna. Warto powiedzieć też o jeszcze jednym zjawisku, mianowicie w naszych powłokach skórnych występuje barwnik melanina. Jego synteza w pewnym stopniu uzależniona jest także od zaopatrzenia organizmu witaminy D. Im jest ono wyższe, tym bardziej stymulowana jest produkcja melaniny, która z kolei odcina dostęp promieniowania ultrafioletowego do głębszych warstw skóry. Następnym punktem, mówiącym o tym, że nie ma sensu dłuższe naświetlanie promieniowaniem słonecznym, jest to, że witamina D naświetlana pasmem UVA, które występuje cały czas w promieniowaniu słonecznym, przekształcana jest do dwóch pochodnych nieaktywnych, mianowicie jest to suprasterol pierwszy i drugi, oraz do pochodnej, która może być z powrotem przekształcona w witaminę D, mianowicie 5-6 trans witaminy D3. Jakie to ma znaczenie? Otóż spacerując sobie nawet w zimie, gdy jesteśmy wystawieni na działanie promieniowania słonecznego, nie może się nam wydawać, że w ten sposób uzyskamy chociaż trochę witaminy D. Niestety jest tu reakcja zupełnie odwrotna. Promieniowanie z pasma UVA przenika przez skórę, nawet do łoża naczyniowego i może rozkładać witaminę D, którą już mamy, w sposób bardzo wydajny i nieodwracalny. Także nie możemy tutaj zakładać, że spacer zimowy poprawi nam w jakikolwiek sposób, czy opalanie zimowe, zaopatrzenie w witaminę D. Możemy sobie zadać pytanie kolejne. Żyjemy pod szerokością geograficzną, w której mamy przemianę pór roku. Mamy zmianę pogody, zmianę długości dnia, mamy dłuższą noc w niektórych przypadkach, w niektórych miesiącach, różne proporcje nocy do dnia i możemy sobie zadać pytanie, czy cały rok ta synteza witaminy D zachodzi. Otóż nie, zachodzi ona tylko od marca do września w naszych warunkach geograficznych. Dlaczego? Dlatego, że zachodzi ona tylko wtedy, kiedy Słońce znajduje się powyżej 30 stopni nad horyzontem. I w naszych warunkach geograficznych znajduje się ono mniej więcej od połowy marca do około 20 września, właśnie powyżej 30 stopni nad horyzontem. Najdłużej w ciągu dnia, największa ilość godzin to jest czerwiec, lipiec. Wtedy dochodzi nawet do 9 godzin dziennie ten stan, w którym Słońce może wyprodukować u nas jakąkolwiek witaminę D. Przez resztę roku, pomiędzy wrześniem a marcem, nie ma mowy o suplementacji organizmu drogą skórną. Tutaj mamy też szereg bardzo ważnych zagadnień związanych z intensywnością syntezy skórnej witaminy D. Bardzo modne są ostatnio kremy zawierające filtry pochłaniające ultrafiolet. Otóż jest tu taki prosty przykład mówiący o tym, że filtr, który ma zaledwie współczynnik pochłaniania 8-krotny, a przecież znamy, stosowane są filtry o dużo większym współczynniku pochłaniania, już o 50% obniża naszą możliwość syntezy witaminy D. Ten proces również jest bardzo zależny od wieku. Otóż w miarę jak się starzejemy, ilość prekursora witaminy D, który mamy w naszych powłokach skórnych, maleje. W związku z tym skuteczność syntezy skórnej w wieku starszym bardzo się obniża. Właśnie w tym wieku, w którym tej witaminy D bardzo potrzebujemy. Proszę Państwa, omówiliśmy w skrócie naturalną drogę suplementacji, czyli skórną syntezę witaminy D. Ale istnieje jeszcze druga droga naturalna, a mianowicie absorpcja jelitowa. Podlega jej zarówno witamina D2, jak i D3.
Witamina D3 syntetyzowana jest, przypominam, tylko w skórze, natomiast witamina D2 może się dostać do organizmu również drogą jelitową, przy czym wiadomo, że to jest jedyna droga, którą może się ona dostać. Natomiast w przypadku witaminy D3 mamy dwie możliwości, syntezę skórną i absorpcję jelitową. Jakie możemy mieć teraz trudności, jeżeli chodzi o absorpcję jelitową? Otóż, aby ona prawidłowo mogła zajść, konieczna jest w jelicie cienkim obecność żółci. Żółć wytwarzana jest oczywiście przez wątrobę, dostaje się do jelita cienkiego, gdzie jest emulgatorem tłuszczy. Dzięki niej możemy wchłaniać tłuszcze, a witamina D, jak wiadomo, jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Także wszelkie zaburzenia wydzielania żółci do jelita w konsekwencji powodują to, że mamy bardzo poważny niedobór witaminy D. Nie będę już wymieniał schorzeń, które powodują złe wydzielanie żółci do jelita, ale to są różnego rodzaju marskości, wątroby żółciowe, różnego rodzaju cholestazy i szereg innych schorzeń. Kiedy ta witamina D zemulgowana dotrze do komórki wyścielającej, nabłonkowej, wyścielającej jelito, zostaje micela z witaminą D wchłonięta i w postaci chylomikronu zostaje wchłonięta do obiegu limfatycznego. Następnie w postaci resztki chylomikronu zostaje z krwią żyły wrotnej doprowadzona do wątroby. I w wątrobie następuje konwersja witaminy D do jej pierwszego metabolitu. Dotyczy to tak samo witaminy D zaabsorbowanej z powłok skórnych, jak i witaminy D zaabsorbowanej z jelita. Powstaje nam 25-hydroksywitamina D. Tam w mitochondriach hepatocytów jest enzym, który zawiera cytochrom 450. Jest to hydroksylaza o mieszanej funkcji, specyficzna, która zamienia nam witaminę D w 25-hydroksywitaminę D, podstawiając grupę hydroksylową w pozycji 25 łańcucha bocznego. Dlaczego mówimy tutaj dużo o tym metabolicie, o tym 25-hydroksywitaminie D? Dlatego, że poziom 25-hydroksywitaminy D w układzie krążenia jest wartością wskazującą na zaopatrzenie organizmu w witaminę D. Dlaczego? Sama witamina D w układzie krążenia trwa krótko. Jeżeli podamy jakąś dawkę witaminy D, która znajdzie się w układzie krążenia, to jej czas półtrwania będzie od 1 do 2 dni zaledwie. Zostaje ona bardzo szybko wychwycona przez wątrobę i tkankę tłuszczową i w wątrobie to, co zostało wychwycone przez wątrobę, zostaje przerobione do 25-hydroksywitaminy D. Do tego czas półtrwania 25-hydroksywitaminy D wynosi od 2 do 3 tygodni. W związku z tym poziom tej formy witaminy D uważany jest za wartość wskaźnikową zaopatrzenia organizmu witaminy D. I tak jak dotychczas przyjmowało się, że powinien on wynosić od mniej więcej 11 do 50 kilku nanogramów na mililitr. To są bardzo niskie stężenia. Nanogram to jest 1 do minus 9 grama. Natomiast możemy się zapytać, czy to jest ostateczna forma witaminy D, która jest formą aktywną. Nie. Ten związek 25-hydroksywitamina D zostaje wychwycona z kolei przez nerki. Ona również związana jest z białkiem i w końcu znajduje się w nerce. I w nerce, w komórkach kanalików nerkowych, znajduje się również hydroksylaza zawierająca cytochrom 450, która podstawia grupę hydroksylową w pozycji 1. To jest drugi koniec cząsteczki. Tak jak pozycja 25 to jest koniec łańcucha bocznego, to tutaj mamy pozycję numer 1 pierścienia A. I w tym miejscu zostaje podstawiona grupa hydroksylowa i witamina D staje się już formą aktywną
i mówi się, że jest to forma hormonalna witaminy D. I tu możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy witamina D jest taką prawdziwą witaminą. Nie jest, dlatego że musi być dostarczona w pewnych warunkach z zewnątrz, ale możemy ją syntetyzować sami. Druga sprawa, jest ona bardziej hormonem niż witaminą, przy czym jako hormon też nie pasuje zbytnio do definicji hormonu, no bo hormony wytwarzane są przez nasz organizm. Czyli jest to taka efemeryda, która ma cechy i witaminy, i hormonu. Stężenia tej aktywnej formy witaminy D, 1,25-2-hydroksywitaminy D, są jeszcze 1000 razy niższe niż stężenia tej formy wskaźnikowej, czyli 25-hydroksywitaminy D. To jest już mierzone w pikogramach na mililitr i wartości przewidywane to są od kilkunastu do mniej więcej 70 nanogramów na mililitr. W tym miejscu zwykle mamy stężenie 1,25 tak zwanego. Ale to nie jest koniec losów witaminy D, która dostała się do naszego organizmu. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że czas półtrwania 1,25-2-hydroksywitaminy D, czyli formy hormonalnej witaminy D, jest bardzo krótki. To jest znowu 1 do 3 dni. Dlaczego? Dlatego, że jest to, jej stężenie jest regulowane. Żeby mogła się ona wyrazić jako jej działanie jako formy hormonalnej, musi być regulowane w zależności od potrzeb. I teraz mamy tutaj do czynienia z jej bardzo szybkim rozkładem, tak samo jak który przebiega znacznie intensywniej niż rozkład 25-hydroksywitaminy D. To jest proces bardzo złożony, bardzo skomplikowany. Podstawiane są dodatkowe grupy hydroksylowe, odcinany jest łańcuch boczny, ale takim zjawiskiem, które występuje na bardzo dużą, z dużą intensywnością, jest łączenie szczególnie 25-hydroksywitaminy D z resztą kwasu glukuronowego. W ten sposób zostaje ona z powrotem wydzielona z żółcią do jelita. I tam przez bakterie mikroflory jelitowej zostaje oddzielony kwas glukuronowy i może zostać witamina D z powrotem reabsorbowana przez jelito. Czyli podlega ona krążeniu jelitowo-wątrobowemu, tak samo jak szereg innych związków.